Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu. Dzisiaj zaczynamy Księgę Ezechiela. I proszę Cię bardzo, wypełnij nas swoim duchem, prowadź nas przez ten tekst. Ucz nas swoim słowem, ucz nas relacji z innymi, ucz nas swojej miłości, Boże. Spraw, żebyśmy byli tymi naczyniami, które Ty możesz wypełnić. Żebyśmy mogli czerpać z tego źródła, którym Ty jesteś, Jezu Chryste. Żebyśmy mogli się uczyć, żebyśmy faktycznie wszystko to, czym Ty jesteś, mogli nieść temu światu. Żebyśmy nie to nieśli, co my mamy w sobie, bo to, co my mamy w sobie, to jest ten upadły człowiek, z którym my chcemy walczyć, bo my chcemy, żeby nasz duch przejmował nad nami kontrolę, żeby to komunikacja z Twoim duchem wpływała na to, co robimy i jak żyjemy. I my wiemy, że to jest walka i nam tego się tutaj do końca nie uda wcielić w życie, ale my chcemy każdego dnia być chociaż trochę bardziej podobni do Ciebie, Jezu Chryste. Amen. Proszę, Mario, możesz zaczynać czytać. Współcześniona Biblia Gdańska, Księga Ezechiela, rozdział pierwszy. Stało się w 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród uprowadzonych nad rzeką Kebar, że otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. 5 dnia tego miesiąca, był to 5 rok od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina, słowo Pana doszło wyraźnie do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar, a była nad nim ręka Pana. Spojrzałem, to gwałtowny wiatr nadszedł od północy, a z nim wielka chmura, ogień pałający oraz blask dookoła niego. Z jego środka widoczne było coś, jakby blask bursztynu ze środka ognia. Także ze środka ukazało się coś na kształt czterech istot żywych, a wyglądały tak. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze, każda po cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a ich stopy jak stopy ucielca. Lśniły jak polerowany brąz. Pod skrzydłami, po czterech bokach, miały ręce ludzkie. One cztery miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła były złączone jedno z drugim, gdy szły, nie odwracały się, ale każda istota szła prosto przed siebie. A ich twarze miały taki wygląd. Wszystkie cztery miały z przodu twarz ludzką, z prawej strony twarz lwa, z lewej strony wszystkie cztery miały twarze wołu, a także z tyłu miały wszystkie twarz orła. A ich twarze i skrzydła były rozwinięte ku górze. Dwa skrzydła każdej istoty łączyły się ze sobą, a dwa okrywały ich ciało. Każda z istot szła prosto przed siebie, dokądkolwiek duch zmierzał, tam szły, a gdy szły, nie odwracały się. A wygląd tych istot był taki. Wyglądały jak węgle rozżarzone w ogniu, jak palące się pochodnie. Ten ogień krążył między istotami, jaśniał blaskiem, a z niego wychodziła błyskawica. Te istoty biegały tam i z powrotem jak błysk pioruna. A gdy się przypatrywałem tym istotom żywym, oto znajdowało się jedno koło na ziemi przy tych czterech istotach, mających cztery twarze. Wygląd tych kół, ich wykonanie były jak blask berylu. Wszystkie cztery koła miały jednakowy kształt, a tak wyglądały i tak były wykonane. Jakby jedno koło było w środku drugiego koła. Gdy się poruszały, szły w czterech kierunkach, a idąc nie odwracały się. Obręcze były tak wysokie, że wzbudzały strach, a te cztery obręcze miały pełno oczu wokoło. A gdy istoty żywe szły, koła szły obok nich. Gdy istoty żywe podnosiły się ponad ziemią, podnosiły się także koła. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły, właśnie tam nie zmierzał duch, a koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach. Gdy one szły, poruszały się i koła. Gdy one stawały, zatrzymywały się i koła, a gdy podnosiły się ponad ziemię, wraz z nimi podnosiły się też koła, bo duch istot żywych był w kołach. Nad głowami istot żywych było coś na kształt sklepienia, jak blask straszliwego kryształu, rozpostartego w górze nad ich głowami. A pod sklepieniem skrzydła ich były podniesione,
jedno z drugim złączone. Każda istota miała po dwa, którymi okrywała jedną stronę i każda miała po dwa, którymi okrywała drugą stronę swego ciała. I gdy szły, słyszałem szum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego i głos huku, jak zgiełk wojska. A gdy stały, opuszczały swoje skrzydła. Gdy stały i opuszczały swoje skrzydła, rozległ się głos znad sklepienia, które było nad ich głową. A ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry, na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś z wyglądu przypominające człowieka. I widziałem, jakby kolor bursztynu niczym ogień wewnątrz niego wokoło. Od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego blask. Jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy, tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały Pana, a gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Księga Ezechiela, rozdział 2. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, staj na nogi, a będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, gdy przemówił do mnie. I postawił mnie na nogi. Potem słyszałem tego, który mówił do mnie. Powiedział mi: Synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który się mi sprzeciwił. Oni i ich ojcowie wstępowali przeciwko mnie aż do dziś. Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałym sercu. Do nich cię posyłam. Powiesz im: tak mówi Pan Bóg. A oni, czy posłuchają, czy nie, gdyż są domem buntowniczym, przecież będą wiedzieć, że był wśród nich prorok. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani nie lękaj się ich słów. Chociaż otaczają cię i ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów, ani nie lękaj się ich twarzy, gdyż są domem buntowniczym. Powiedz im moje słowa, gdy usłuchają, czy nie, gdyż są zbuntowani. Lecz ty, synu człowieczy, słuchaj, co mówię do ciebie. Nie bądź zbuntowany, jak ten dom buntowniczy. Otwórz swe usta i zjedz, co ci daję. I spojrzałem, a oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. A on rozwinął go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony. A spisane były w nim lamenty, żal i biadania. Amen. Dziękuję wam bardzo, kochani, za przeczytanie tych dwóch pierwszych rozdziałów. Czy ktoś chciałby zacząć swoich przemyśleń? Ja może powiem, co się dowiedziałam tutaj. Czytałam, że Ezechiel był kapłan żyjący w Jerozolimie podczas pierwszego ataku babilońskiego. Babilończyków na Jerozolimę. I tutaj czytamy, że miasto było jeszcze oszczędzone. Czytaliśmy w księdze Jeremiasza, gdzie miasto było doszczętnie zniszczone. Tutaj natomiast Ezechiel został uprowadzony z innymi mieszkańcami miasta. No i czytamy, że księga zaczyna się około 5 lat później, kiedy to Ezechiel ma widzenie nad rzeką. I też czytałam, że to był rok, w którym Ezechiel miał objąć urząd kapłański. Tak, zgadza się. Ja bym tutaj... Tutaj mamy te wydarzenia się dzieją za króla Joakima. Później tak, czytaliśmy w Jeremiaszu, jeszcze był kolejny Sedekiasz, tak? Sedekiasz był tym ostatnim królem. I tutaj, jeżeli wrócimy do 25 rozdziału Jeremiasza, to czytamy: słowo, które doszło do Jeremiasza o całym ludzie Judy w 4 roku Joakima. A następnie
Od 13 roku Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dziś, to znaczy już przez 23 lata, dochodziło do mnie słowo Pana i przemawiałem do was we wczesnym wstawaniem i mówiłem, ale nie słuchaliście, czyli wtedy już 23 lata prorok Jeremiasz im zwiastował to, co nadejdzie. I oni mówili, niech teraz każdy z was się odwróci od swojej złej drogi i od zła swojego uczynku, a będziecie mieszkać w tej ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom na wieki wieków. Nie chodźcie za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon i nie pobudzajcie mnie do gniewu uczynkami waszych rąk, a ja nie uczynię wam nic złego. Także to już było te wydarzenia, które tutaj mamy, o których będziemy czytali w księdze Ezechiela, to już były po, można by powiedzieć, kilkudziesięciu latach głoszenia przez proroka Jeremiasza tych prostych słów nawrócenia, żeby wrócili do Boga, wrócili do Jego przykazań i przestali oddawać cześć innym bożkom. I to faktycznie tak, Basiu, powiedziałaś, to było to pierwsze uprowadzenie, tak? Czytamy na koniec księgi Jeremiasza, wtedy zostało uprowadzonych, to było w 7 roku Nabuchodonozora, zostało uprowadzone 3023 osoby, zostały uprowadzone do Babilonu. I te kolejne dwa uprowadzenia jeszcze, o których jest mowa w księdze Jeremiasza, one już będą za króla Sedekiasza. To może tyle w woli wstępu. Co ciekawe, że nigdzie w księdze Jeremiasza nie czytaliśmy o Ezechielu, także on, na pewno Ezechiel tutaj był dużo młodszym prorokiem, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie dalej. Wątpliwie jest to kolejny z tych dużych proroków Starego Testamentu, także ich było kilku i wszyscy mówili w tym samym duchu, zresztą no, w duchu pańskim. Przekazywali narodowi Izraela te same wiadomości. Dziękuję. Kto chciałby kontynuować? Myślę, że musimy omówić te elementy wizji, które Ezechiel zobaczył. Wymienione mamy cztery stworzenia z rozpostartymi skrzydłami, cztery twarze tych stworzeń, koła, tron i postać podobna do człowieka. Dokładnie. Ja znalazłem jeszcze tutaj, że z hebrajskiego, z paleohebrajskiego, jeśli chodzi o słowo koło, czyli ołan, to jest, jeżeli to się rozłoży na litery, jak wiemy, ta każda litera też ma swoje znaczenie i słowo koło można też przetłumaczyć jako zdolność i moc, aby uwiecznić jego przykazania. A słowo twarz, pana in, ona jest korzeniem słowa koło, bo twarz też jest okrągła, tak, z reguły taka owalna. Więc niewątpliwie tutaj i te twarze, i te koła mają ze sobą powiązanie. Ja kiedyś też gdzieś czytałem, że tutaj jeśli chodzi o te wizje, je niekoniecznie trzeba rozpatrywać w taki sposób, że to faktycznie tak wyglądało, jak to jest opisane w tej wizji, bo istniał w tamtych czasach też taki opis funkcjonalny, że po prostu przedstawiając, jakby obrazowano funkcję działania, a niekoniecznie wygląd. Tutaj przy tym przypadku tego całego tej Bożej chwały, tego tronu Bożego, czyli
To niekoniecznie musiało tak wyglądać, jak jest opisane, ale bardziej tak po prostu funkcjonowało. Także o tych kołach, o tym przemieszczaniu się, to żebyśmy po prostu te jakby cechy, tak, to są, tutaj jest, to wszystko musi mieć jakieś znaczenie. To jest na pewno bardzo trudno zrozumieć, ale dlaczego są właśnie te cztery twarze? Dlaczego mamy twarz ludzką, twarz lwa, twarz wołu i twarz orła? I one się, te istoty się nie odwracają. One, no bo jeżeli mają cztery twarze, to one faktycznie w zależności od tego, w którym kierunku idą, to one zawsze mogą być jedną twarzą do przodu i nie muszą się odwracać. Dla mnie tak w nawiązaniu do dzisiejszych czasów i tego w sumie od czego zaczęliśmy, od tej relacji z ludźmi, tak, no tutaj no twarz i to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, czyli zasłanianie tej twarzy, tak, to ma takie, wiadomo, że za tym zasłanianiem stoi zły i to jest jakby odwrócenie tych bożych planów i bożych standardów. Twarz jest niewątpliwie niezwykle istotna w komunikacji, przez mimikę twarzy oddajemy też nasze emocje. Bardzo duża część przekazu jest właśnie tylko w taki sposób nie bezpośredni, nie przez słowa, tylko przez to, przez właśnie przez ten mowę naszego ciała. I tutaj te twarze też na pewno symbolizują jakby no potęgę, tak, i majestat jakby też tych istot, które są, że to jednak są, że to są, jest wyraźnie napisane, tak, że to są żywe istoty, mimo że one jakby składają się na tą, na ten tron Boży, tudzież całe to urządzenie, które przenosiło ten tron Boży, ale są to żywe istoty, one się poruszają razem z Duchem Świętym. No, i te twarze też symbolizują chyba te plemiona, jak rozmieszczone były namioty w obozie Izraelitów. Tak, dodatkowo to też na pewno, bo te rozmieszczenie tych namiotów też nie było przypadkowe, tylko każde z tych plemion miało swoje miejsce w tym obozie. Faktycznie do tego też by można było nawiązać. Ale to pokazuje, że no nic z tego, co się dzieje tutaj w tej całej kulturze żydowskiej, tudzież to, co jest opisane w Biblii, same tradycje, święta, to nic z tego nie jest przypadkowe. Bóg we wszystkim, co nam pokazał tutaj w tych sposobach, które, jak mamy żyć, odzwierciedla też chociażby tutaj swoją, no, tron swojej chwały, odzwierciedla swój charakter. Bóg przez wszystko to nas uczy siebie. Ja to tak widzę, że i te koła też to jest, znaczy te no może jeszcze zostając przy tych postaciach, tak, no one mają skrzydła, każda ma dwie pary skrzydeł, tak, i one też się zachowują w odpowiedni sposób. I one też były, wyglądały jak węgle rozżarzone w ogniu i płonące się pochodnie. Ten ogień krążył między istotami, jaśniał blaskiem, a z niego wychodziła błyskawica. Że to jest na pewno pokazanie. Tutaj jeszcze można wrócić do na przykład Księgi Wyjścia. Sobie zaznaczyłem, jak Bóg się objawił Mojżeszowi i wszystkim tym ludziom po tym, jak ich wyprowadził z Egiptu. W 19 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: Pan powiedział do Mojżesza: Oto przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę z tobą rozmawiał, i uwierzył ci na zawsze. I następnie od 16 wersetu: Trzeciego dnia o poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i bardzo potężny głos trąby, także cały lud, który był w obozie, zadrżał. I Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem i stanęli u stóp góry, a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu,
Dym unosił się z niej jak dym z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. A gdy głos trąby się rozciągał i coraz bardziej się rozlegał, Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu głosem. I Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry. Wtedy Pan wezwał Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz tam wstąpił. Także tutaj w tym 9 wersecie widzimy, że oto przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę z tobą rozmawiał. Czyli Bóg nie przez przypadek się też tym ludziom tak objawił, a nie inaczej. Po prostu Bóg chciał też, żeby ci ludzie w taki wizualny i dźwiękowy sposób widzieli tą Bożą chwałę, żeby to ich no w pewnym sensie przytłoczyło, bo poczujmy się, jak my byśmy się w obliczu czegoś takiego zachowali, tak? Jeżeli by to był ogień, były te światła. Jeszcze tutaj mi się też przypomina pewien filmik, który ostatnio wysyłałem o tym, o tych kryształach, z których jest zbudowana ta Boża Jerozolima, tak. No właśnie, i jeżeli się tym podwójnie spolaryzowanym światłem oświetla, tym prostym, że one też się mienią właśnie we wszystkich kolorach tęczy. Także to dla nas ludzi to jest wszystko nie do... No trudno jest opisać takim naszym językiem coś, co jest nie do opisania, prawda? Bo nasz świat mimo wszystko jest taki dość pastelowy i te bodźce, z którymi my się spotykamy, one są takie stonowane, a myślę tutaj kwestia obcowania z Bogiem, to ten majestat, on jest, te barwy, to światło, ta jasność tego wszystkiego, te dźwięki, to jest dla nas takie naszymi zmysłami, one się na pewno, te nasze zmysły wtedy czują najzwyczajniej w świecie przeciążone tym, bo w jaki sposób optycznie oddać Bożą chwałę, to jest niesamowite, jak to musi wyglądać, coś takiego. No i następnie po istotach mamy te koła opisane, tak. Te koła też się kręciły, one były jakby jedno w drugim i one też się nie obracały, tylko nie musiały jakby skręcać, tak. Gdy się poruszały, szły w czterech kierunkach, a idąc nie odwracały się. Koło jest generalnie w wielu filmach jest motyw koła. Jest motyw też takich kół, które się poruszają, takich dwóch pierścieni, które są do siebie prostopadłe i one kręcąc się, już nie pamiętam jaki to był film, ale to też był zbudowany w ten sposób jakiegoś tam rodzaju pojazd, który pozwolił przenieść się, poprzenosić się w przestrzeni, w jakichś tam strunach czasoprzestrzennych i ten motyw niewątpliwie się pojawia. Wiadomo, że ci, którzy te filmy tworzą, oni też doskonale znają Biblię, doskonale wiedzą, do czego to wszystko zmierza. Jeżeli za całym Hollywood to i Pan Ciemności, to oni w tych swoich filmach prorokują pewne rzeczy i objawiają nam to, więc te koła są niewątpliwie też tutaj istotnym elementem. Koła też są symbolem takiej cykliczności, bo nasz świat się cały toczy takimi różnymi większymi i mniejszymi kołami cykli, także mamy ten nasz cykl tygodniowy z dniem szabatu, mamy też cykl roczny, w którym są cztery pory roku, ale też są wszystkie biblijne święta. Generalnie wszystko się toczy takim kołem cyklicznym, cała historia też, jak wiemy, w historii się nie dzieje nic nowego. Zresztą to o tym też mówi Pismo, że na świecie się nie dzieje nic nowego, tylko wszystko się powtarza. To wszystko ma jakieś tam swoje dłuższe i krótsze cykle. Nasze życie z jakimś cyklem, generalnie jakiś tam okres czasów, jakaś epoka jest też cyklem i całość to też chociażby tutaj do tych proroctw można też jakby odnieść, bo jak już czytaliśmy w księdze Jeremiasza, tak, tam też on prorokował bezpośrednio do tych ludzi, którzy tam z nim żyli, czyli to był powiedzmy jakiś taki mały cykl, ale
On jednocześnie też prorokował do całego świata i do tego całego sześciotysięcznego okresu, który się miał zakończyć tymi proroctwami, wypełnieniem tych proroctw, tak? Ale my często też widzimy, że dla naszego życia w tych takich małych cyklach naszego życia te proroctwa również się wypełniają, więc ja to bardzo często widzę. Na pewno jeśli wiecie, jak wygląda budowa fraktalowa, to są takie paprotki, że każdy fragment, jak ta paprotka się zwijają, te listki, jeżeli go powiększymy, no to tam w środku jest kolejne takie ślimaczki. Im bardziej powiększamy, tym pojawiają się kolejne ślimaczki, ale to wszystko ma taką samą budowę i to dla mnie ten świat i przebieg tego czasu jest też taki właśnie cykliczny, że to jest tylko większe i mniejsze są te cykle, ale wszystko się toczy tym Bożym planem i to, co Bóg zamierzył, to, co się zaczęło od upadku w ogrodzie Eden, to ten cykl też się zakończy. Wypełni się i to sześciotysięczny cykl będzie tym kolejnym, tak jak w naszym tygodniowym cyklu, tym siódmym elementem tego cyklu jest dzień szabatu, tak w tym sześciotysięcznym okresie, tym siódmym tysiącem będzie tysiącletnie królestwo i to siedem tych elementów tego cyklu też się wypełni, tak się wypełnia każdy tydzień i każdy rok. Tutaj też były te wszystkie, jeszcze tych cykli było naturalnie więcej, którymi Izrael żył, tak, bo oni mieli te lata szabatowe, tak o tym też rozmawialiśmy już wcześniej, że tam kilka lat kolejnych składało się na te wyjątkowe lata, też o tym na przykład o niewolnikach, tak, że po pewnym okresie 6 lat musiał służyć, ale w siódmym roku był uwalniany, także to cała Biblia jest wypełniona właśnie tymi cyklami, czyli jakby swego rodzaju kołami. I też obraz właśnie tej wizji Ezechiela, gdzie te koła są na samym dole, pod tym tronem i w tronie Bóg, więc Bóg jest ponad tym czasem, ponad tymi cyklami, całym wymiarem czasu. Nie, Basiu, to jest właśnie też ciekawe spostrzeżenie, jak tutaj ta kolejność tych poziomów ma się do siebie. Bóg jest ponad czasem i te cykle się toczą, ale Bóg, patrząc z góry, z tego swojego tronu, on widzi to wszystko, widzi te cykle, widzi te koła, które się kręcą. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły. Właśnie tam, gdzie zmierzał duch, a koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach. Gdy one szły, poruszały się i koła. Niesamowite jest to, jak to wszystko się przeplata. Myślę, że też nam to pokazuje tutaj ten świat duchowy, jak ten świat duchowy tutaj wielką rolę odgrywa, te istoty i te koła, te cykle. Wiemy, że nad tym światem naszym są te zwierzchności duchowe, które też wpływają na te wszystkie wydarzenia. Też w Izajaszu czytaliśmy, że w Jeremiaszu, że też tam było zwierzchność, która by była nad jakimś królem, podjęła decyzję i ten król postąpił tak, a nie inaczej. Czyli ten świat duchowy ma ogromny wpływ na nasze życie i tego świadomość powinniśmy mieć, bo to jest właśnie to, co tutaj w tym świecie są próby zakamuflowania tego. Większość współczesnych ludzi nie wierzy w świat duchowy. Dla nich to są tylko jakieś tam czary i opowieści. A to jest nieodłącznie ze sobą powiązane. Tak i nad tymi istotami i tymi kołami mamy to sklepienie. Było coś na kształt sklepienia. Jak blask straszliwego kryształu rozpostartego w górze nad ich głowami. I w 24. Gdy szły, słyszałem szum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego i głos huku, jak zgiełk wojska, a gdy stały, opuszczały swoje skrzydła.
Jaki to musiał być majestaty pokaz. Potężny odgłos. I na tym wszystkim był tron. A ponad sklepieniem, które jakby oddzielało to wszystko, ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś z wyglądu przypominające człowieka. I myślę, że wszyscy w tej osobie widzimy Jezusa Chrystusa, który już zanim... Tak, też tak widzę. Dokładnie, już zanim się pojawił w ciele zrodzony z Marii, jest na wielokrotnie na tutaj kartach Starego Testamentu, czy to chociażby w tej wizycie przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, czy w wielu innych miejscach. Zresztą też w tych niektórych proroctwach u Jeremiasza, tam też były podobne opisy postaci w bieli, która lśniła. Więc Bóg już wtedy przez swojego Syna się ukazywał ludziom. Bo jeżeli Boga nikt nigdy nie widział, to w jaki sposób ludzie Go widzieli? Tylko przez obraz Jezusa Chrystusa. Tak, no bardzo, bardzo ciekawy jest tutaj ten opis tej chwały Bożej, czyli tej obecności Boga, w jaki sposób Bóg się objawiał ludziom. Można by powiedzieć, że gdyby Bóg w taki sposób się objawił współczesnemu światu, to świat by się zmienił, ale widocznie tak nie jest, widocznie. To nie o to chodzi i zresztą wiemy, że błogosławiony ten, który widział, a uwierzył. A też cuda nie zawsze przemawiają do ludzi. Ludzie zaślepieni potrafią sobie wszystko wytłumaczyć. Też to co się dzieje w tych dzisiejszych czasach, w naszych tutaj ostatnich 2 latach, to naprawdę ja już znalazłem tyle argumentów na to, że to nie ma zupełnie racji bytu, a jednak są ludzie, którzy w to wierzą. Także myślę, że na takie objawienie się Bożej chwały ci ludzie też by sobie znaleźli jakieś wytłumaczenie i potrafiliby odrzucić tą prawdę. Tak jak potrafią odrzucać każdą inną prawdę. Ale mamy też napisane, że kiedyś ujrzy go wszelkie oko i zagnie się każde kolano przed nim. Zgadza się. No i tutaj, Macieju, masz rację. Mnie dane było poznać, chociaż w części, miłość Bożą i czy jest lepiej, nie jest coraz gorzej. Sam wpycham się w upadek, więc tutaj macie rację. Nawet jeśli by człowiekowi Bóg stanął przed nim i obdarzył cuda i by tego naprawdę nie chciał i sam by się oszukiwał, to powiedzmy szczerze, nic go by nie zmieniło. To musi być zależne od Boga. Jeśli Bóg nie chce, żebyś się zmienił i nawet jeśli ci pokaże siebie w 100% i wszystkie cuda się wydarzą w twoim życiu, to tak i tak się nie zmienisz. Wiesz, ja myślę, Mario, że Bóg chce, żeby każdy z nas się zmienił, tylko po pierwsze są ludzie, którzy faktycznie, tak jak mówisz, nie chcą się zmienić, tak? A jeżeli wiemy, że Bóg chce i wiemy, że ty chcesz, to jest to, ten proces to jest, no, trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy i pewne rzeczy trzeba zrozumieć. Pewne rzeczy trzeba przeżyć, żeby je móc zrozumieć i Bóg nas właśnie w taki praktyczny sposób uczy. To nie jest tak, że Bóg nam w naszym życiu, tak, mamy Słowo Boże, gdzie jest to wszystko zapisane, ale to nie jest tak, że Bóg nas przemienia w sposób sztuczny. Że od dzisiaj jesteś innym człowiekiem i zachowujesz się inaczej, tylko Bóg nas przemienia w taki sposób przez wydarzenia, przez czas, który musimy spędzić nad pewnymi problemami tudzież wyzwaniami, bo wtedy to jest, ta nauka jest trwała
I ona jest przede wszystkim, ona nie jest obarczona żadnym przymusem, bo koniec końców to jest wybór każdego z nas, jak zareagujemy na to, co się dzieje w naszym życiu. Czy nasze serce się zatwardzi, czy nasze serce się zmiękczy i podda temu kształtowaniu przez Boga. Bo pamiętajmy, że Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza. To ten świat ludzi zmusza do różnych decyzji. Nawet w kwestii szczepienia niby nie ma bezpośredniego przymusu, ale zobaczcie, jak to wszystko się robi coraz bardziej uciążliwe. No tutaj u nas w Niemczech to naprawdę po trochu, to jeżeli mają to swoje tam 3G, czyli zaszczepiony, tudzież przetestowany, tudzież uzdrowieniec, próbują wprowadzić 2G, czyli tylko uzdrowieniec i zaszczepiony, czyli już wyeliminują. Ja już wielu rzeczy nie mogę, tak? Tylko z testem. Są restauracje, które już przeszły na to 2G, także nawet gdybym się chciał przetestować, to już nawet do takiej restauracji nie pójdę. I dobrze, co mi tam po restauracji, co mi po kinie, czy tam teatrze, ale jeżeli to wejdzie na przykład na sklepy spożywcze, także nie będę mógł iść do sklepu, jeżeli w pierwszej kolejności na przykład nie będę się testował, a test będzie kosztował 30 euro. Więc jeżeli pójdę na zakupy, a dodatkowo będę musiał 30 euro zapłacić za test, żeby wejść tylko do sklepu, no to jest najzwyczajniej w świecie przymus. To jest, czyli to jest no, cała kwintesencja i charakter diabła, tak? On, tak jak Bóg, nikogo do niczego nie zmusza, tak? On tylko po prostu, tak, niby tylko, tak? To jest twoja wolna wola, tylko że tak w pewnym momencie ta wolna wola to będzie albo wybierasz to, co oni ci zaoferują, albo wybierasz śmierć. A u Boga tak nie jest. Bóg nas prowadzi. Bóg nikogo nie uśmierca, ani jest napisane wyraźnie, że nikt nie zostaje poddawany większej próbie, niż jest w stanie ją znieść. Ale Bóg nas w ten sposób kształtuje. I Bóg też nie kształtuje osób, które nie chcą być kształtowane. Bo w każdej osobie, która się nawraca, pojawia się w pewnym momencie to pragnienie i tylko dzięki temu pragnieniu, dzięki tej prośbie Bóg się zaczyna takiej osobie objawiać. Jeżeli taka osoba poprosi Boga o to, żeby ją wypalił, to zaczyna się ten proces wypalania i zaczyna się ten proces przemieniania. I to bywa bolesne, bywa długotrwałe, potrafi doprowadzić taką osobę do granic jej możliwości, co też przeżyłem w swoim życiu, ale to nie było ponad siły i z tego człowiek wychodzi zupełnie innym człowiekiem, wychodzi tym nasionkiem, które obumarło i potrafi wydawać plony. Więc to jest wszystko miłość, wolność, ale też prawda i jak Bóg nas w tym wszystkim prowadzi, to jest niesamowite i chociażby tutaj ten obraz Jego chwały nam pokazuje, jak skomplikowany i złożony jest ten nasz świat, ale Bóg jest ponad tym wszystkim. Jego tron stoi ponad tym wszystkim i On to obserwuje i On ma wpływ na każde wydarzenie jedno. Tutaj widać, jak jest Boże miłosierdzie, że mimo, że ludzie są podzieleni, jedni chcą iść za Bogiem, a inni są przeciwko. I jedni od razu po prostu przyjmą tą zmianę, a inni potrzebują jeszcze bardziej pomocy Chrystusa, właśnie pomocy lekarza. I że tak długo będzie Bóg czekał, aż ludzie będą się opierać do czasu, aż będzie wybór. Że wybrałeś na początku i mogłeś przejść przez lekki ucisk, albo do samego końca, gdzie masz już tą szansę zero-jedynkową, albo śmierć, albo po prostu wolisz ten świat. Więc to jest właśnie też pokazane, że Bóg czeka do ostatniej osoby, która jest możliwa do uratowania właśnie z tego powodu, że jest w niej ta część, tylko po prostu potrzeba jest większej Bożej miłości, więcej pracy, więcej tych lekcji wdanych w przemianę, żeby po prostu bardziej tą osobę przepalić w tym piecu, ukształtować, żeby takie osoby po prostu przeszły więcej i jak to tam jest wspomniane, komu więcej darowano, w Łukaszu było, nie pamiętam, by się ciągle myli, jest właśnie pokazane, że komu więcej darowano, tym bardziej miłuje Boga. Więc no, taka osoba, która lekko miała kilka problemów i poszła za Bogiem, to mi się wydaje, no ona będzie pewna, ale jeśli ktoś
przykładowo bardzo dużo mu darowano, to Bóg może nawet taką osobę użyć, żeby po prostu mogła umrzeć właśnie w imię wiary. Bo już powiedzmy szczerze, tej osobie na niczym w życiu nie zależy, ten świat tej osoby nie kręci. I samo to, że Bóg jej pomaga i zobaczy, jak zmienił życie i że ta osoba może wyjść z tego problemu z Bożą pomocą, bo Bóg pokazał to swoje miłosierdzie, jest w stanie zrobić wszystko, o co Bóg poprosi. Tak, Mario, jest napisane w trzecim rozdziale objawienia Jana, w tym liście do zgromadzenia w Filadelfii. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. I to chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś, że osoby, które podczas swojego życia przechodzą próbę i zdecydują się w tej próbie oddać to swoje życie Bogu i dać się Bogu ukształtować, to te osoby nie będą musiały przechodzić przez próbę, która przyjdzie na cały świat, bo dla mnie wyraźnie o tym mówi: zachowam cię od godziny próby. Czyli nie w próbie, nie w godzinie próby, nie pomogę ci, tylko zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat. Ale to jest faktycznie dla osób, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości. Czyli jeżeli będziesz tym robotnikiem, który wie, kim jest jego Pan, który przestrzega wszystkiego, co jego Pan wymaga i próbuje, zna to słowo, tak, i żyje z tym, próbuje w każdego dnia się w tym ulepszać. Ten błogosławiony człowiek, który studiuje słowo Pana. Więc to jest nasza decyzja i ja wierzę w to, że w wielkim ucisku nawróci się jeszcze mnóstwo osób, ale szczerze wierzę w to również, że każdy z nas ma szansę nie musieć brać w tym udziału. To wszystko jest w woli Bożej i to Bóg decyduje, kto jak skończy tutaj swoje życie na tej ziemi, ale dużo też jest w naszej woli i w tym, jakie decyzje my podejmujemy. Bo jeżeli my się teraz nauczymy, co mamy się nauczyć, to już nie będzie potrzeby przeprowadzać nas przez wielki ucisk po to, żebyśmy tam się nawracali i zmieniali swoje podejście i bo my już Boga poznamy, my już będziemy wiedzieli, kim On jest i dokąd On nas prowadzi. Ty też zobacz, Maćku, właśnie i wszyscy, i cała reszta. Ty chodzi o to też, że jeśli przykładowo ktoś już jest w danym momencie i jest pewny, i bo Bóg no, wyciąga tą osobę, bo mamy być cierpliwi i pokorni, i posłuszni Bogu. I Bóg w każdej chwili może nam zabrać problem, a może nam go zostawić aż do końca, żebyśmy właśnie przez ten dany problem, jak przykładowo depresja, ćwiczyli cierpliwość i mieli to stuprocentowe zaufanie w Bogu. I wiemy, że zły będzie nas atakował, ale jedyną nadzieję mamy w Bogu, bo Bóg może wszystko. Bóg może sprawić, że zły właśnie przez bronienie się imieniem Chrystusa i Słowem Bożym, właśnie elementami Bożego uzbrojenia, że będziemy się mogli chronić przed tym i zły da nam spokój na jakiś czas, ale ciągle będzie nas atakował. To jest próba, mi się wydaje, że to mimo wszystko jest ten ucisk, jaki mamy w życiu, czyli te próby, jakim jesteśmy poddawani, czym mamy się chlubić, że przez to cierpienie, te wydarzenia, mimo wiem, że jestem, że sam nic nie zrobię, sam będę cierpiał, sam upadnę, będę przechodził katorgę w życiu, ciało będzie umartwiane, ja będę przez to nienawidził życia, ale za to będę jeszcze bardziej chciał się oddać Bogu. I Bóg, mi się wydaje, że to bierze właśnie pod uwagę, że im bardziej znienawidzimy ten świat i zobaczymy, że nie ma sensu, to gdy będzie dana nam możliwość, bo będziemy się starać, ale będzie nam nie wychodzić, ale mimo wszystko będziemy trwać i działać w imię Boże i dojdziemy do takiego momentu, że jeśli Bóg Boże, rób co chcesz, będę miał umrzeć właśnie w imieniu Chrystusa, to umrę i nie będę walczył, bo taka jest Twoja wola, że będziemy w 100% i o to mi się wydaje, że mamy być wierni jak dziecko i właśnie w 100% oddać siebie, co Bóg chce, mamy być posłuszni i wykonać
Bez zgadania, bo wiemy, że taka jest wola Boża. Ale w tym jest też zaufanie, tak? To nie tylko jest właśnie wola takiego przymusu, tylko w tym jest zaufanie i Bóg nas właśnie w tym kształtuje i to jest to, co jest napisane w Księdze Hioba, że choćby mnie zabił, będę ufał, tak? I jeżeli przechodzisz przez ten swój ucisk, czy to jest depresja, czy to jest jakiś innego rodzaju ucisk, to wtedy się czujesz jak taki ten robak, tak? Ale ważny jest twój kierunek, w którym pełzniesz. Jeżeli pełzniesz dalej za Jezusem Chrystusem w stronę światła, to On cię podniesie, On się nad tobą pochyli i wiesz, i wtedy twoje życie się zmieni. Ale to jest właśnie, że ta nasza wiara jest wypróbowana, ta nasza decyzja jest jednoznaczna, że my się nie zachwiejemy, że my wiemy dla naszego życia w wolności i w miłości podjęliśmy tą decyzję i wtedy za to Bogu trzeba być właśnie wdzięcznym, że taką daje nam szansę. Także to cierpienie, ono samo w sobie nie jest celem, ale celem jest to, co z niego wynika. Ta przemiana, która z niego wynika i przez to cierpienie, przez to uniżenie, przez to, w jaki sposób będziemy żyli, jeżeli będziemy naśladowali Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, sam Bóg przyszedł tutaj do nas na ziemię w ciele jako Jezus Chrystus. Chrystus uniżył się. Sam Bóg, który siedział na tym tronie, pod którym drżała cała ziemia, uniżył się i obmył swoim uczniom stopy. Zobaczcie, co Bóg nam pokazuje, jak my mamy żyć, jakie my mamy życie prowadzić. Siłą tego świata, znaczy naszą siłą w tym świecie, nie jest siła fizyczna, tudzież jakaś tam dowolna inna siła uznawana przez ten świat, tylko pokora i uniżenie. Bo w tym się doskonali właśnie ten charakter Boży. Bo jeżeli to poznamy, jeżeli w tych takich rzeczach, nie wiem, to może to nawiązanie nie jest słuszne, ale w tych rzeczach małych będziemy wierni, tak? Czyli w tych naszych małych rozterkach, małych problemach, to Bóg musi być pewny, że zanim dostaniemy to nasze błogosławione ciało, na które czekamy, zanim będziemy żyli w wieczności, to Bóg musi być pewny, że ta nasza decyzja była jednoznaczna, że my się już nie zbuntujemy, że my wiemy, na co się decydujemy. I tą próbę można tylko przejść właśnie w takim uniżeniu i w pokorze. A na chwałę i na moc przyjdzie jeszcze czas. Tego jestem pewny, bo to nam Pismo obiecuje. Ale do tego trzeba dojrzeć w pierwszej kolejności. No dobrze, kochani, czy ktoś chciałby się tutaj jeszcze odnieść do tego pierwszego rozdziału? Jeżeli nie, to może do drugiego rozdziału. Powiedział do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi, a będę do ciebie mówił. I wszedł we mnie duch, gdy przemówił do mnie i postawił mnie na nogi. Potem słyszałem tego, który mówił do mnie. Także Ezechiel po tym, jak zobaczył Bożą chwałę, to tylko duch mógł go podnieść na nogi z powrotem. Właśnie dalej jest wspomniane, tutaj jest trzeci werset drugiego rozdziału. Powiedział mi: Synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który mi się sprzeciwił. Oni i ich ojcowie występowali przeciwko mnie aż do dziś. Tutaj dalej jest wspomniane też: są ty synowie w bezczelnych twarzach i zatwardziałym sercu. Do nich cię posyłam, powiesz im tak, mówi Pan Bóg. Tutaj dalej właśnie jest pokazane, że mimo wszystko właśnie Ezechiel został wysłany ludziom, którzy się sprzeciwili Bogu, ale właśnie jest dla nich nadzieja. Mimo wszystko Bóg zawsze daje ratunek, że mogą przyjść i zobaczyć, jak Bóg działa i no, nawrócić się. Mimo wszystko Bóg jest miłosierny, czeka, jak to jest też zawsze było, czeka do tej ostatniej osoby, która jest ten właśnie ziarno miłosierdzia i mimo nieważne, co będzie musiała taka osoba przejść, o czym właśnie wspominaliśmy wcześniej, że jest możliwość, żeby była wypalona w tym piecu i żeby właśnie przyszła do Boga przez właśnie miłosierdzie Chrystusa oczywiście w naszych czasach. Bo oczywiście Izrael jest narodem
wybranym. Najpierw poganie mają być po prostu pokazani, że najpierw Bóg przyjdzie po pogan, żeby zawstydzić Izraela. O tym to wszyscy wiecie, więc dalej nie będę się rozpowiadał. Tak, i to tutaj mamy w tym drugim rozdziale właśnie to posłanie Ezechiela do tego domu buntowniczego, tak? I aby oni wiedzieli, że słowo przyszło do nich, że Bóg do nich przemówił. I w tamtych czasach przez Ezechiela, który żył z nimi fizycznie, a w naszych czasach przez Ezechiela, którego słowa czytamy w Piśmie Świętym. Ale to jest takie samo zadanie, to jest proroctwo, które tak samo się nas tutaj tyczy. I Bóg tutaj właśnie też mówi, tutaj też się pojawia, bezczelne twarze się pojawiają, później w szóstym, nie bój się ich, ani nie lękaj się słów, i później dalej, nie lękaj ich twarzy, gdyż są domem buntowniczym, tak, nie lękaj się ich twarzy. Także tutaj też mamy twarze, mamy to, że co twarz mówi i a co mówi twarz pod maską, której nie widzimy. Jeszcze w ósmym, lecz ty, synu człowieczy, słuchaj, co mówię do ciebie. Nie bądź zbuntowany, jak ten dom buntowniczy. Otwórz swe usta i zjedz, co ci daję. Także ta pokora, to my mamy nie być zbuntowani, to jest podstawa. Mamy Boga słuchać, mamy przestać żyć swoim życiem, a mamy zacząć żyć tym życiem, które Bóg dla nas przygotował. I nie dlatego, że Bóg nas zmusza, ale dlatego, że to jest najlepsze, co może być dla nas, dla naszego życia. I to jest coś, co my rozumiemy i decyzja, którą podejmujemy w wolnej woli. Aczkolwiek to nigdy nie jest prosta decyzja. I to, co nas czeka też nigdy, to nie jest obietnica, to nie jest Ewangelia sukcesu, tylko to jest Ewangelia prześladowań, różnego rodzaju ucisków, ale jedyna Ewangelia prawdy, łaski i życia wiecznego. Mi się wydaje, że jeszcze w jakimś innym fragmencie w Słowie Bożym było to, że właśnie był podarowany list, czy to był zwój, na którym była podana wiedza. Nie wiem, czy to na języku było i żeby, nie wiem, czy to w Danielu było, czy w Jeremiaszu, że ta księga była, na której była ta wiedza przekazana jako proroctwo. Mi się tak coś przypomniało. Tak, ten motyw tego zwoju się pojawia też w innych księgach. Mi się wydaje, że te ostatnie wersy mówią o Piśmie Świętym. To ta księga, w której są narzekania i zdychania i biadania, to Pismo Święte. Może napisać sobie wyszukiwarkę, na przykład w PDF-ie, biada i zobaczyć, ile tego jest w Piśmie Świętym. Biada wam, pewnie nawet sami kojarzycie, biada wam, czy coś takiego, nie? Wydaje mi się, że to jest odniesienie do Pisma Świętego i to jest napisane tak. Ty, więc synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swe i zjedz, co ci podam. No to mi się wydaje, że chodzi o to, żeby po prostu przyjąć Pismo Święte, całe. Rozwinę i potem jest, otrzymałem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, a w niej był zwój księgi. Rozwinął go przede mną. Był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wdychania i gadania. To mi się wydaje, że tu chodzi o to, żeby właśnie, no, będąc dzieckiem Bożym, słuchać Pisma Świętego i żeby przyjąć te wszystkie rzeczy, które mamy w dziwności losu, jako wolę Bożą. Nie wzdychać, nie narzekać i nie biadować nas. Właśnie tutaj to czarkująłeś. Właśnie my jako lud Boży, wszystkie odpowiedzi, wszystko jest zawarte właśnie w Słowie Bożym. I to mądrze i dobrze to ująłeś. Właśnie tak, ja to widać. Z tym też się zgadzam jak najbardziej, że to jest cenna uwaga, że ja w tym widziałem faktycznie w pierwszej kolejności słowa do Ezechiela, ale to też są jak najbardziej słowa do nas. Lecz ty, synu człowieczy, słuchaj, co mówię do ciebie, także
O, to ta księga niewątpliwie jest głosem Boga, którym Bóg do nas mówi. To jest podstawa naszej komunikacji z Bogiem, jest to podstawa naszego poznawania Bożego charakteru i mamy się nie buntować, tylko mamy czerpać tą wodę życia, która wypływa z tej księgi. Wtedy Bóg nas poprowadzi przez to życie. I nie bać się, chociaż żyjemy wśród ostów i cierni. I właśnie zwróciłam uwagę w rozdziale drugim, w szóstym wersecie na te, chociaż otaczają cię osty i ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Tak skojarzyło mi się też w Ewangelii Mateusza o przypowieści o siewcy. Kiedy ziarno zostało rzucone między te ciernie, które zagłuszały właśnie ten wzrost tego ziarna. Dokładnie, Basiu, to też jest bardzo cenna uwaga. Bo my w naszym życiu obecnym mamy wiele powodów do tego, żeby się bać tych okoliczności. I to nawet nie chodzi o taki strach faktycznie bezpośrednio, ale taki lęk. Tylko żeby właśnie nie zagłuszały nas, nie? No właśnie, taki lęk o przyszłość, tak? Taki powinien, no wiadomo, no jeżeli... No każdy z nas jakoś tam żyje, tak? I ma jakieś tam zobowiązania, musi się wywiązywać z tego lub innego i żebyśmy my w tym wszystkim, w tych wszystkich obawach nie zapomnieli o tym, że to Bóg jest gwarantem naszego istnienia. Jeżeli my oddamy Bogu faktycznie wszystko pod prowadzenie, to co by się nie działo, to być może będzie zupełnie inaczej niż my sobie to zaplanowaliśmy, ale to będzie w taki sposób, że Bóg nas przez to przeprowadzi, bo my nie wiemy, nie da się przygotować moim zdaniem w taki ludzki sposób na to, co nadchodzi, bo te sytuacje są zbyt zaskakujące i to za każdym razem się pojawia coś innego, jakiś inny wątek, inny motyw, a oni paletę mają jeszcze pełną różnego rodzaju atrakcji, które mogą temu światu przygotować, więc tylko Bóg to jest, tak, to jest, my musimy żyć, szukajcie najpierw sprawiedliwości królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane, bo jeżeli my będziemy mieli wiarę, jeżeli my będziemy wiedzieli, kto nad nami czuwa, kto siedzi na tym tronie, to nic nas nie zaskoczy w tym sensie, że w jakiś sposób nas pokona, tak? Właśnie tutaj dobrze wcześniej omawiana księga Jeremiasza pokazuje, co czekało na ludzi, którzy się poddali i Boga po prostu posłuchali i poszli za tym, czego Bóg od nich wymagał. Też z ludem, jak Mojżesz wyprowadzał lud z pustyni, nikomu się nie udało i tam błądzili 40 lat, to też chyba właśnie pokazuje, że mimo wszystko starali się szukać i tam nie wiem, pamiętam, czy to w Dziejach Apostolskich, czy tam po prostu w listach Pawła, gdzieś było pokazane, że oni mimo wszystko starali się zrobić tego cielca, czy innego bożka, żeby po prostu mieć wizualizację Boga, któremu po prostu oddają cześć, bo musieli mieć przedstawionego Boga w sposób materialny, bo nie umieli po prostu wierzyć, ufać istocie, która po prostu jest wszędzie, jest bytem no po prostu niewidocznym dla nas. Mi się wydaje, że też te ostatnie wersety no, mówią jakby o tym, że Pismo Święte pokazuje jakby na te biadanie i narzekanie ogólnie narodów i ludzi i że to do niczego tak naprawdę dobrego nie prowadzi i że człowiek, syn Boży i dzieci Boga nie powinny narzekać, bo winni widzieć właśnie wolę Bożą w tym wszystkim i narzekanie na cokolwiek tak naprawdę jest złe, no bo wtedy jakby sprzeciwiamy się tej woli Bożej. To narzekanie z nas pochodzi, to my narzekamy, to my widzimy te złe rzeczy i zamiast narzekać trzeba działać i mi się wydaje, że tam jest, że właśnie zjedz tą księgę, czyli przyjmij jej całą zawartość, nie,
Nie oglądaj jej punktowo, że tu jest brzydkie, tu nieładne. Całą ją przyjmij w całości. I żeby wszystko, co tam jest, przyjąć do serca i żeby całe w ogóle całe życie brakiem jest, a nie narzekać, że jest tam no, z pokroju małego, że brzydka pogoda, że deszcz pada, że ktoś na nas brzydko powiedział, bo to od nas zależy, co bierzemy do siebie i to, czym żyjemy, a nie od tego, co wkoło nas otacza. Są ludzie bardzo chorzy i mogą żyć szczęśliwie, a są ludzie bardzo zdrowi i żyją w smutku. Wynika to właśnie z tego narzekania, z tego nieakceptacji woli Bożej, o tego, co mamy, co dostaliśmy. Czasem Bóg może nam bardzo błogosławić, a i tak będziemy narzekać. Zgadza się. Właśnie to pokazuje, że mamy być z Bogiem nie tylko właśnie, kiedy się dzieją dobre rzeczy, ale też właśnie, kiedy jesteśmy prześladowani i wydarzenia po prostu są przeciwko nam. Że mimo wszystko będziemy trwać z Bogiem, nieważne czy dzieje się dobrze, czy cały świat będzie przeciwko nam, co wiele razy było pokazywane w wielu innych księgach, że prorocy, nie tylko prorocy, ale też król Dawid był z Bogiem, jak mu się szczęściło, jak był prześladowany i syn go ścigał. Po prostu to było widać, że mimo wszystko ufał Bogu, bo wiedział, że Bóg go z tego może wyciągnąć, że go z tego wyciągnie. Tak jak Chrystus też było tam w ogrodzie, gdzie właśnie jeśli ma pić kielich i taka jest wola Boża, to mimo, że ciało by się sprzeciwiało temu i na pewno nie chciałoby cierpieć, ale taka jest wola Boża. Czyli Bóg tak chce i my nie mamy, niby możemy sobie pomyśleć, pogdybać, ale no mimo wszystko tak i tak wykonamy to, co Bóg chce. I nasze zdanie, no powiedzmy szczerze, my jesteśmy tylko narzędziem w Bożych rękach i wykonamy to, czego Bóg od nas oczekuje. Ale my jesteśmy też wolnymi istotami, dlatego Bóg ma zawsze na uwadze naszą decyzję i nasz wybór. I to jest prawda, i to masz rację, Czarku, że tutaj my mamy się radować i to nawet znalazłem z listu Jakuba z pierwszego rozdziału. Za powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają. Ale o radości jest fragmentów bez liku. Pierwszy Tesaloniczan, bądźcie zawsze radośni. Do Filipian, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Dlatego to jest, my mamy się faktycznie, to jest też bardzo cenna uwaga. My się mamy pogodzić z tym życiem, które mamy, prawda? I nie koncentrować na tych smutkach. Radujcie się i dziękujcie. Tak jak ty, Macieju, dzisiaj napisałeś na czacie właśnie z Efezjan 5:20. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że właśnie powinniśmy zwracać na to uwagę, starać się codziennie dziękować Bogu za wszystko. Amen. Powiem tak, jeśli się zwróci uwagę na historię Hioba, jak wyglądała jego sytuacja, czy chociażby Eliasza, który miał trudności, bo chciała targnąć na jego życie Jezebel, czy chociażby Mojżesza, który miał iść i wyprowadzać lud z Egiptu, właśnie miał być narzędziem w rękach Boga, to on też się wymawiał. Takie chwile w życiu, że człowiek owszem, będzie narzekał. Więc jakby to powiedzieć, no ciężko jest być, nie wiem, no jak robot, żeby być w stanie wszystko przetrzymać i nawet nic nie powiedzieć. Myślę, że to byłoby trochę sztuczne. Jeżeli jest źle, no to wzdychanie do Boga i narzekanie i proszenie o pomoc jak najbardziej. Więc myślę, żeby nie iść w tą taką skrajność aż drastyczną, żeby całkowicie nie narzekać, nie wzdychać, nie mamy być tylko dobrze, mamy się radować. Przecież doskonale wiemy, że to nie jest możliwe w każdej chwili, żeby to zrobić. Istotne jest zatem to,
to się zrobi, nawet jeśli człowiek narzeka. Był nawet gdzieś, nie wiem czy to w Ewangeliach, że jakiś tam miał być, czy to był sługa, nie pamiętam, ale jest takie podejście. Jeden powie, że pójdzie, zrobi, ale nie zrobi. A drugi będzie narzekał, będzie, nie wiem, może nawet smutny, będzie narzekał, ale pójdzie i zrobi. Nie? Więc to jest, myślę, że istotne. Ktoś może narzekać, nie dam rady, ale to jest trudne, ale w końcu się zbierze, pójdzie i zrobi. Nie? To są dwie postawy. Więc no, spadają na człowieka chwile goryczy i smutku. I co ma w takiej chwili zrobić? Jeżeli jest mu smutno, przykro i jest ciężko, to co ma mówić? Ale się cieszę? Myślę, że warto jest być szczerym przed Bogiem i powiedzieć, że nie daję sobie rady, żebyś przyszedł i mi pomógł, bo jest mi tak i tak. Nie daję sobie rady na obecną chwilę, nie mogę ruszyć do przodu, coś tam i po prostu powiedzieć prawdę, nie? Poprosić o pomoc, bo też takie robienie z człowieka jakby nie wiem, no człowiek nie jest Panem Bogiem, potrzebuje jego pomocy. Więc nie, jest czas radości, czas smutku, jest czas postu, modlitwy, trudności, też takie czasy są. Trzeba brać to pod uwagę, nie jesteśmy robotami, żeby dać radę w każdej chwili. Wiadomo, warto się upamiętać, warto się powściągnąć język i nie mówić zbyt wiele słów, mówić dobre słowa i błogosławić, ale są i te trudne chwile, w których człowiek rzeczywiście cierpi i on w tym cierpieniu może nie dać rady się uśmiechać czy coś w tym stylu. Może potrzebować właśnie pomocy, tej modlitwy. Nawet jeżeli będzie wzdychał, no to co? Hiob co robił? Co robił Hiob właśnie? Hiob miał bardzo ciężkie chwile. No, oddaję głos. Bardzo dziękuję, że się odezwałeś. Bo rzeczywiście to, co zacząłem mówić, można było odebrać tak jednostronnie i twoje słowa sprostowały jednostronną moją wypowiedź, to prawda, ale Hiob, akurat dzisiaj księgi Hioba słuchałem, Hiob, z tego co mi się wydaje, to mówił, nawet lamentując do Boga i narzekając, właśnie, robił to zgodnie, jakby to powiedzieć, z myślą, znaczy tak jak uważał, zgodnie z myślą Boga, tak pytał, dlaczego to, dlaczego tak, nie obrażał Boga swoim biadaniem, to na pewno. No rzeczywiście to, co mówisz odnośnie tego, że nie można cały czas się śmiać, znaczy się uśmiechać i w ogóle i być cały czas wesołym, no bo też jest chore, to znaczy, że coś się z nami też nie w porządku dzieje. No, Chrystus też bał się i jakbyśmy cały czas byli w jednym stanie emocjonalnym, to też by znaczyło, że coś jest nie tak z naszym, z naszą osobowością, tak myślę. I bardzo dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę. Dokładnie. Bo to chodzi o cel, jaki jest cel, który nam przyświeca, tak? I jeżeli Jezus Chrystus mówił, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, i to jest, tego się radujmy, także obojętnie jaka jest sytuacja w naszym życiu, my mamy powody do tego, żeby się radować, bo my wiemy, że to wszystko ma swój kres i my wiemy, co nas czeka po tym, jak to wszystko się już zakończy, i to jest ta wiara, jest tym elementem tej zbroi Bożej i to jest to, co jest, powinno być nienaruszalne w nas. I to radowanie się niekoniecznie musi być uśmiechem, ale musi być takim mimo wszystko pozytywnym patrzeniem na przyszłość. Się to dobrze, Maćku, pokazałeś, bo jak mamy osobę, która chce się targnąć na życie, czemu tego nie zrobi? Bo ufa Bogu, ma tą nadzieję, wierzy,
właśnie w obietnice, które dał Bóg i właśnie widzi, że kiedyś to się skończy. Jeśli Bóg dopuścił do tego, żeby zły mógł działać i żeby dotknęło nas to nieszczęście, to równie dobrze będą czasy, gdzie po prostu już to się skończy i możemy trwać do końca i całe życie po prostu przechodzić przez to cierpienie, ale w środku siebie starać się dawać to świadectwo i pokazać innym, no cierpię, ale nie załamuję się, ufam Bogu. Ktoś może powiedzieć, ale jak ty możesz ufać Bogu, przecież cierpisz. I tu właśnie tutaj jest też sytuacja, żeby pokazać, że, no, że to nie jest wina Boga, bo przecież Bóg daje tylko dobro. Bóg pozwala, żeby w naszym życiu na nas wykonały się plany Boże, które właśnie są przypisane, żeby dokonało się w naszym życiu. Ten Boży plan działania, jaki ma do nas przypisany. Jest ku Bożej chwale, bo to jest dla dobra każdego z nas, dla dobra Królestwa, ku Bożej chwale i po prostu każdy z nas jest dzieckiem Bożym, jest też organem w ciele Jezusa Chrystusa. Każdy z nas pracuje i dla siebie, i dla Królestwa. I to powinno nam po prostu przyświecać we wszystkim, czy mamy w życiu radosne, czy smutne chwile, czy jesteśmy akurat w ucisku, czy jesteśmy w okresie, który jest dla nas spokojniejszy, ale naszą rzeczywistością jest Jezus Chrystus i to On nas prowadzi nad te pastwiska, nad te wody, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy zaczerpnąć życia. I mnie psalm 23 zawsze bardzo pomagał we wszystkich trudnych chwilach, bo dla mnie psalm 23 jest tą rzeczywistością, w której ja mam żyć, bo ten świat nie jest moją rzeczywistością. Mój świat jest tak, jak Jezus Chrystus mówił, że gdybym był z tego świata, gdyby to było moje królestwo, to moi słudzy by o mnie walczyli. Ale Jezus Chrystus też przyszedł i zginął, oddał swoje życie. Bo On nie był z tego świata, tak samo jak my nie jesteśmy z tego świata, więc miejmy tego świadomość i idźmy z tą świadomością, z tą radością przez życie. No dobrze, kochani, nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? Ja chciałbym jedynie Piotrowi jeszcze podziękować za to, że mi wysłał, nie wiem, czy to było w sobotę, czy w szabat, czy to w piątek, właśnie na harfie ten utwór, no właśnie, no, bo bardzo rusza za serce. Nie, ja sobie też zgłębiłem jeszcze dalej tego muzyka i on faktycznie bardzo dużo, psalmy też ma nagrane, niesamowicie naprawdę też mnie porusza ten dźwięk tej harfy i to, co on gra. Jest dużo nagrań i warto sobie przesłuchać. I Bóg przez ten dźwięk też mówi. I wiemy, że służba muzyczna świątyni to też były tysiące artystów, także muzyka jest dla Boga niezwykle ważna i tylko oczywiście muzyka taka, a nie muzyka, która zwodzi. Dokładnie. Ja sobie miałem problem taki, że zastanawiałem się, jaką muzykę mogę posłuchać, bo wiele rzeczy, wiele tych gatunków i jakichś tych, no nie podchodziło mi i miałem też wątpliwości co do wykonawcy, bo jeżeli tam miało znaczenie w piśmie, że Dawid grał, a Dawid miał ducha, nie? Ducha Bożego. I Dawid grał i dla Saula, nie? To miało znaczenie, kto gra. Kto jest wykonawcą, kto trzyma instrument w ogóle, nie? W czyich rękach on się znajduje i ja się zastanawiałem, co ja mam słuchać i bo wiele rzeczy mi nie podchodzi, nie pasuje mi, bo nie mam pewności, kto po prostu gra i to jest też myślę, że ważne. Więc się pomodliłem i zacząłem szukać. I taki jakoś mnie tknęło, żeby harfy poszukać, nie? No i poszukałem harfy i no bardzo mnie się spodobało to. Taka, może można powiedzieć, kojąca. Może nawet i dobra, żeby sobie pomyśleć, poczytać sobie pismo i z taką muzyką właśnie na uszach, nie? Jeżeli już no to myślę, że po prostu no, warto jest badać, co się słucha. Nawet może to być chrześcijańska piosenka, czy ktoś może śpiewać ładnie, nie? Ale myślę, że ma też znaczenie, kto w ogóle gra na tych instrumentach. To
podkład muzyczny komponuje, nie? No powiedzmy, może być chrześcijanin, który śpiewa, a satanista, który gra na instrumentach, nie? Tak, to jest niezwykle ważne. Ja polecam jak najbardziej ten program Dylematy Muzyki, który jest na YouTubie, którym faktycznie jest dużo o tym, że nie tylko słowa, ale przede wszystkim dźwięk. W kwestii harfy, Piotrze, to dla mnie to też jest takie potwierdzenie działania Ducha Świętego. Ja już jestem od paru tygodni na etapie harfy i na etapie prostoty. Ja bardzo lubię taką muzykę jednego instrumentu i harfa bardzo do mnie przemawia. I tym bardziej tutaj, jeżeli jak te nagrania, które ty poleciłeś, jeżeli to są, ja nie wiem, czy to te nuty były zapisane, czy to jest jakoś, jeżeli on gra to, co gra te psalmy, tudzież gra to, co grał Dawid, to no być może to wszystko zostało w jakiś sposób zachowane, ta muzyka sama w sobie, ale faktycznie w tym jest, on się przyznaje do Boga, on wie, że to jest służba, dlatego faktycznie przez tą muzykę działa Duch Święty, ja to też czuję. No dobrze, kochani, chciałbym zakończyć modlitwą. Ja Ci, Boże, dziękuję ponad wszystko za to spotkanie, za to, że dzisiaj tyle ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, że poznaliśmy tę wizualizację Twojej chwały, że w tym obrazie, który zobaczył Ezechiel, Ty nam pokazujesz, że wszystko, co czym Ty jesteś, wszystko, jak Ty się objawiasz, wszystko ma znaczenie w tych kołach, w tych cyklach, ale że Ty też posyłasz tych proroków, że posłałeś Ezechiela, który też mówi do nas, że pokazałeś nam, jak ważne jest Twoje słowo dla nas, że my mamy właśnie się nim karmić, nie bez powodu jest tak powiedziane, że mamy się karmić każdym słowem z tego Twojego słowa, bo to jest to, co nas pobudza do życia, daje nam siłę, prowadzi nas w tym życiu. Ty jesteś naszym drogowskazem, Ty nas karmisz. I my wiemy, że we wszystkich naszych smutkach i rozterkach, że Ty po nas wcześniej czy później przyjdziesz, że to się zakończy i to daje nam właśnie tą możliwość do radości, że my mamy z czego się cieszyć naprawdę, kochani, my mamy się z czego cieszyć, bo przyjście Pana jest bliskie, nasze życie się zmieni, będziemy mogli stanąć przed Nim twarzą w twarz, będziemy mogli Go poznawać, będziemy mogli słuchać Jego głosu, będziemy mogli czuć Jego zapach i na to czekamy. Panie Jezu, prosimy Cię, przyjdź jak najszybciej. Maranata. Amen. Maranata. Amen. Amen.